Znajdujemy się w województwie małopolskim w miejscowości Niepołomice. To tutaj inwestor zdecydował się wybudować piękne osiedle Pleska Sadyba. Zresztą sami zobaczcie, jak ono wygląda. Pleska Sadyba. Ze mną inwestor pan Mieczysław. Panie Mieczysławie, dość ciekawy powód, dlaczego zaczął pan budować te osiedle. Ciekawym powodem jest to, że chcieliśmy zrobić poligon trochę na studia syna, który wymyślił sobie iść na konstruktora. No i podjąłem decyzję, bo mieliśmy taką działkę, mówię, a to może wybudujemy sobie domki, w których zrobimy mu właśnie taki poligon dobrego budowania. I stąd tak wyszło. Chwalicie się tym, że wy jesteście w stanie osobie, która byłaby zainteresowana kupnem takiego domu, przedstawić od A do Z wszystkie elementy, jak to osiedle było budowane i na co postawiono? Jak najbardziej. Mamy całą dokumentację zdjęciową i filmową. Od jeszcze jak tutaj trawa była, czyli od momentu jak trawa była do wykonania konstrukcji fasad mamy i filmiki, i zdjęcia ze szczegółami. Od samego początku stawialiście na to, że to ma być osiedle pasywne? Tak, tak. Pierwszy pomysł taki, żeby ustawić dom tak, aby można było uzyskać jak najlepsze parametry izolacyjności budynku. Przechodząc płynnie do tego, co możemy tutaj znaleźć, może powie pan kilka zdań na temat tych nowinek technicznych, od samego wjazdu na osiedle do tego, co możemy znaleźć w tych domkach, czym one się charakteryzują, jeżeli chodzi o to IT, o tą strefę nowoczesną, o te rozwiązania, których dzisiaj pewnie szukają wszyscy. Wszystkie budynki są tak zaprojektowane, że w każdym pomieszczeniu możemy zamontować kilka urządzeń podłączonych do internetu bezpośrednio, nie tylko na Wi-Fi. Jeśli chodzi o wjazd, no to myślę, że tu nie jest nic czym nadzwyczajnym, że w sposób inteligentny z telefonu możemy otworzyć bramę lub bramkę. Całe osiedle jest podpięte pod światłowód, więc mamy tak jakby własną linię światłowodu, która jest doprowadzona później do każdego domu, więc myślę, że tylko klienci mogą korzystać z tego. To wszystko potrzebuje prądu, stąd zdecydowaliście się na panele fotowoltaiczne. To jest tak, że one pokryją tą energię tutaj związaną ze zużyciem takiego domu? Przed zamontowaniem tych paneli fotowoltaicznych mieliśmy obliczenie, że minimum 8000 kWh powinny nam wyprodukować w ciągu roku. Wiem już na pewno, że pracując od 1 stycznia do 30 czerwca już było ponad 4500 kWh wyprodukowanych na jednym budynku, więc teoretycznie produkcja prądu powinna przekroczyć nasze zapotrzebowanie. Jak to wyjdzie w użytkowaniu, to już zobaczymy, ale cel został osiągnięty. Zdecydował się pan na panele fotowoltaiczne od Revolt Energy, w ogóle na rozwiązanie tej energii. Jest pan zadowolony już z tego? Znaczy z tego na pewno jeśli chodzi o wykonawcę. Cała instalacja w garażu została zamontowana starannie. Na pewno ułatwieniem dla niego było, że podczas budowy już zostały przygotowane rury, którymi wystarczyło przeciągnąć kable i je podpiąć, więc to troszkę takie ułatwienie dla niego, no ale na pewno obsługa była perfekt. Na nowych właścicieli czeka też pompa ciepła. To jest rozwiązanie, na które zdecydowałby się pan jeszcze raz i to jest coś, co poleca pan w dzisiejszych czasach? Przy obecnym budowaniu nie do końca sobie wyobrażam już niestosowanie takich rozwiązań, ponieważ zastosowanie pompy ciepła, ale wraz z dobrze zrobioną instalacją, bo jednak przy dobrze zrobionej instalacji podłogowej możemy tą pompą ciepła grzać i równocześnie możemy chłodzić. Jednocześnie w tym budynku jest zastosowany system wentylacji mechanicznej z rekuperacją, który na czerpni ma zamontowany filtr antysmogowy, a na wyjściu mamy zamontowany wymiennik, który pobiera nam wodę z pompy ciepła. Jak chcemy grzać, to ciepłą, jak chcemy chłodzić, to zimną. I możemy jednocześnie grzać i chłodzić podłogówką i rekuperacją. Cóż, ja mogę panu chyba tylko pogratulować tak wspaniałego pomysłu, tak wspaniałego wykonania, a tym, którzy zdecydują się na zakup, tylko i wyłącznie zazdrościć.